Witajcie w moim ogrodzie w Toadpool w Anglii. Wróciłam tutaj już właściwie 10 dni temu chyba, mniej więcej, ale nie miałam czasu za bardzo wejść do ogrodu jeszcze, ponieważ nadrabiałam wszystko w biurze, w e-mailach, dlatego jak wiecie, byłam w Polsce przez długi, długi czas. Zajmowałam się moim ogrodem w Polsce i moimi gośćmi, którzy przychodzili do ogrodu, a teraz jestem tutaj z powrotem i chciałabym znowu ten mój ogród zrewitalizować. Zobaczcie, no jak 2 miesiące nie ma kogoś w ogrodzie, to naprawdę dużo rzeczy się dzieje. I dzisiaj właśnie o tym, dlatego że podejrzewam, że wielu z Was podczas lata gdzieś wyjeżdżało, wyskakiwało tu i tam i temu ogrodowi może nie poświęcało tyle czasu, ile powinno się mu poświęcać. A jak się ma kwiaty, warzywa, zioła, to oczywiście trzeba do tego ogrodu często wychodzić. Także dzisiaj przejdziemy się pokrótce po różnych częściach mojego ogrodu i zobaczymy, w jakim złym stanie są te części i co można i co warto w ogóle można zrobić teraz, żeby jeszcze coś z tego ogrodu wyciągnąć. Będziemy w warzywniku i będziemy na tych rabatach ozdobnych. I także chciałabym Wam pokazać mój nowy łuk. Wreszcie od długiego czasu planowałam mieć łuk przy wejściu do domu. Wreszcie wczoraj przyjechał. Dzisiaj go Dawid zamontował i zaraz będziemy wiązać dookoła niego róże. Także to wszystko dzisiaj Wam opowiem. A wydaje mi się, że zacznę od tego, co aż tutaj w oczy kole. Jak widzicie tutaj w tej mojej taczce, to co dzisiaj robię od rana, to jest ogławianie. Dlatego, że jeżeli Wasze dalie przekwitają, to natychmiast trzeba je ogławiać. Ja o tym już wiele razy opowiadałam, słuchajcie. I naprawdę, powiem Wam szczerze, że jak przyjechałam, to te dalie były w opłakanym stanie. Dlatego, że już po prostu większość przekwitła, a najgorsze jest to, jak one przekwitają, zobaczcie, zrzucają te swoje płatki i później niestety, ale te płatki opadają na liście i je niszczą. Dlatego strasznie ważną rzeczą dla mnie było i zrobiłam ją nawet zanim jeszcze dzisiaj wyszłam do ogrodu, bo jeszcze nie robiłam większych jakichś prac w ogrodzie specjalnie, żeby to zostawić na dzisiaj, ale dalie cały czas ogławiałam. To jest bardzo ciekawa dalia i na dobrą sprawę trochę szkoda jej ogławiać aż do samego końca. Zobaczcie, to jest dalia, nazywa się Big Brother. I jest ogromna, ale jest, nie jest pełna, tak? Jest otwarta tutaj. I tutaj jest bardzo dużo pożytecznych rzeczy dla pszczół, dla czmieli. I tutaj powiem Wam, że cały czas siedzą na tym przyklejone czmiele. Dlatego czekałam aż do samego końca, jak te kwiaty będą naprawdę brzydkie, ponieważ nawet jak już przekwitną, to jeszcze te czmiele na tych kwiatach siedzą. Zobaczcie, jak tutaj siedzi czmiel na tym kwiatostanie. Coś niesamowitego. Także to jest przepiękne. Spadł mi na rękę. Dobra, mam nadzieję, że zaraz wróci. Chyba go obudziłam z takiego opiumowego snu. Także najważniejsze jest to, żeby teraz, słuchajcie, te dalie koniecznie ogłowić. Do tej rabaty wrócimy, a ja teraz szybciutko dokończę ogławianie, dlatego, bo wtedy będę spokojna, że teraz dzisiaj jest dosyć ciepło, będą wysłały nowe kwiaty. Także za chwileczkę zaproszę Was do innych części ogrodu. Słuchajcie, nie wiem, czy pamiętacie, ale te rabaty, pokrzywa, dzisiaj mam taki dzień, pokrzywa, bąk mnie przestraszył. Słuchajcie, te rabaty, nie wiem, czy pamiętacie, ale pokazywałam Wam, jak żeśmy je przygotowywali tutaj chyba wczesną wiosną. To tak jak ja na to mówiłam, że to są moje rabaty permakulturowe, ponieważ one będą permakulturowe. Na razie jest tutaj dużo roślin jednorocznych, dlatego że chciałam tutaj w ogóle coś posadzić w pierwszym roku, a krzewy, jak wiadomo, są jeszcze małe. Tutaj jest dużo, za mną tutaj są piękne
Karczochy na przykład, tak? One troszeczkę tutaj trzeba z tyłu odchwalić, ale pięknie rosną karczochy. Tutaj jest sporo. Jest aronia, jest czarny bez, jest jagoda kamczacka, są różnego rodzaju porzeczki. Co tutaj w ogóle jest posadzone, to opowiadałam Wam właśnie w tym odcinku wcześniejszym z wiosny. Jak i pokazywałam Wam również, jak żeśmy to w ogóle robili tutaj, żeśmy przycięli pod kaszarką tutaj te wszystkie chwasty, wykopaliśmy kilka rzeczy, które były nam do niczego niepotrzebne i żeśmy tutaj nawieźli wiele, wiele przyczep, naczep dużych, przekompostowanych z rębków z wierzby energetycznej, która tutaj rośnie dookoła nas. I wiem, że sporo osób się pytało, a co z tą rabatą? Co z nią się stało później? No właśnie to się stało z nią później. Słuchajcie, więc tak, jest niesamowicie. Pamiętajcie, tutaj generalnie jest taka ziemia, bo tutaj była jakaś kopalnia odkrywkowa, do samego domu podchodziła, więc tutaj jest, tutaj nie ma właściwie ziemi, tutaj są same kamienie. I wyobraźcie sobie do tego stopnia, że jak podwiązywałam te moje dalie kilka dni temu, to dosłownie one są wbite na tyle. Nie ma szans, żeby tam dalej wbić, dlatego te wszystkie paliki są takie koślawe, bo one się jednak przewracają. Ale sama ziemia na górze, i to jest pierwszy raz, to jest pierwsze ściółkowanie, tak? Także za każdym razem, jak będziemy dodawać więcej ściółki, to będzie wnikało w głąb tej kiepskiej ziemi kamienistej i będzie ją poprawiało. Zobaczcie, jakie teraz tutaj jest piękne podłoże. Zobaczcie, normalnie piękna ziemia. Naprawdę. I jest dosyć wilgotna, chociaż akurat w Anglii padało niedawno, więc to mnie nie dziwi. Oczywiście jest tutaj troszeczkę chwastów, tak? To nie ma o czym mówić, ale zobaczcie, jak one łatwo wychodzą. Zawsze na takich rabatach non-dig, które są ściółkowane, te chwasty wychodzą bardzo łatwo, bo to podłoże jest bardzo leciutkie, tak? Tutaj są chwasty wieloletnie. To są właśnie chwasty tutaj, które były jeszcze wcześniej, jeszcze rosły, zanim żeśmy tutaj wysypali na grubym kartonie tą ściółkę, dlatego one będą jeszcze na razie wychodziły. Wystarczy, że takimi pazurkami, gdzie nie gdzie, słuchajcie, po prostu wbijecie się, żeby je wykopać. No to trzeba. To nie ma cudów, szczerze mówiąc, ale to i tak jest ogromna zmiana do tego, co tutaj kiedyś było, no bo tutaj, tak jak mówię, tutaj po prostu były same chaszcze. Ale my to odchwaszczanie przez ten cały sezon robimy dosyć regularnie. I Wam też powiem, bo wiem, że są osoby, które na taką zachwaszczoną ziemię wyrzucą warstwę kompostu, czy przekompostowanych zrębków, czy przekompostowanej kory i myślą, że w pierwszym roku już nie będą mieli żadnego chwastu. Słuchajcie, w pierwszym roku nie. Musicie nadal troszeczkę tutaj się zająć tymi rabatami, ale i tak naprawdę zobaczcie, jak mało tych chwastów jest, chociaż z tyłu jest troszkę więcej perzu, ale ten perz też trzeba będzie po prostu wykopywać tak indywidualnie. Ale wiem, bo mam doświadczenie, że to przejdzie. W tej części ogrodu z tej strony jest mój ogród warzywny. I uwierzcie mi, że tam była ta sama sytuacja. Na taką samą ziemię żeśmy położyli kartony. Na te kartony żeśmy wysypali po prostu takie właśnie zrębki. I teraz ten warzywnik już jest w swoim chyba trzecim roku. I wyobraźcie sobie, może nawet drugim. Bo ja tutaj chyba od 3 lat mam ten, w ogóle 3 lata temu chyba się przeprowadziłam, dokładnie. Także po paru latach to już nie będziecie mieli tych chwastów, wierzcie mi. Dlatego, bo wiem często podczas live'ów, na nasze podcasty, w odpowiedzi, często piszecie, że tak zrobiliście i jest jeszcze kilka chwastów. Ale to jest normalne. Będziecie musieli po prostu raz na jakiś czas, powiedzmy 2-3 razy w roku jeszcze w sezonie wyjść i te chwasty wykopać. Ale zobaczcie, co by było, gdybyśmy musieli przekopać taki wielki kawałek ziemi, a i tak w końcu coś by tutaj wyrosło. A teraz zobaczcie, tutaj mamy fantastycznych rzeczy. Dynie. Po prostu chcieliśmy, tak jak mówię, te rabaty wypełnić czymkolwiek, dlatego że w pierwszym roku te wszystkie krzewy owocowe są jeszcze małe. Oprócz bardzo szybko urósł ten krzew czarnego bzu i bardzo się cieszę, bo go uwielbiam. Ale póki co, póki tutaj jeszcze nie urosło za dużego, to właśnie posadziłam te dalie, no i teraz jaka radość. To taki jest troszkę wypełniacz dla owadów, ale zobaczcie, mamy sporo dyń. Tutaj już pięknie te dynie się przebarwiają. Mamy sporo dyń, różnych, przeróżnych. Chodźcie, tam Wam pokażę, jakie mamy cudowne kukurydze. Tutaj też ogromna ilość dyń. I tutaj widać na górze ten zrębek, bo ta górna część zrębków jeszcze po prostu nie wyschła. Znaczy nie przerobiła się, właśnie wyschła, tak? Ta górna część zrębków, ale to nie jest żaden problem, dlatego że tutaj niżej, zobaczcie jakie jest piękne podłoże, tak? Tutaj. No, zresztą nawet nie trzeba patrzeć na to podłoże. Zobaczcie, jak wyglądają przekompostowane zrębki. Kilka większych kawałków, ale to nie przeszkadza. To wygląda naprawdę świetnie. No i co?
Nawet nie trzeba patrzeć na to podłoże, bo wystarczy spojrzeć na rośliny. One rosną, słuchajcie, w podłożu, które było nieprzekopywane. Położone było na nie tylko karton i na to wysypany ten przekompostowany zrębek. I takie rośliny to dosyć kapryśne. U mnie wzgorzałam w tym roku kukurydzy aż tak dobrze nie urosły. A tutaj te kukurydzy sobie rosną pięknie. I zobaczcie, teraz właśnie nadają się już do zbiorów. Ja tutaj sobie wejdę pomiędzy nie. To te chwasty też piękne są, wielkie. Ale tu i ówdzie, tylko tak, nie ma tak dużo tych chwastów. Szukamy do zbioru kukurydzy, która ma takie czarne tutaj, widzicie? Odłamujemy po prostu. I jest kukurydza. O, taka czarna czupryna musi być, jeżeli kukurydza ma być dużo do zjedzenia. I zobaczcie, jaka piękna kukurydza urosła na zrębkach. Ale przekompostowanych, tak? Zaraz zajrzymy jej do środka. Ups! O, będziemy cię mieli, podejrzewam, na obiad. O, jest. Zobaczcie, jaka piękna kukurydza. Jest naprawdę bardzo słodka, bo już ją jedliśmy. Także da się. Słuchajcie, da się bez przekopywania. Tylko musicie o to zadbać, by mieć dużo materii organicznej. Tak? O. Na dobrą sprawę, gdyby ona była troszkę mniejsza, można by było jeść na surowo. Także zobaczcie koniecznie ten odcinek, jeżeli go nie widzieliście, o tej rabacie, jak żeśmy od samego początku tą rabatę zakładali. Zobaczycie, jak to było robione. Oczywiście to jest ogromna rabata. Wy możecie u siebie w domu, w ogrodzie powielić to, ale na mniejszą skalę, tak? Na taką skalę, jak na przykład właśnie po prostu moje rabaty wzniesione. Naprawdę warto, bo teraz się z tego bardzo cieszymy. Mamy dużo miejsca do wysadzania dyń, które strasznie, tak widzicie, się rozrastają, więc zazwyczaj jest problem, co z nimi zrobić. Także jeżeli ktoś się pytał, co słychać na naszej rabacie, tej, którą zakładaliśmy na wiosnę, to właśnie tak tutaj wygląda, cieszymy się z niej, ale mamy cały czas oko na chwasty, cały czas je wykopujemy i prawdopodobnie jesienią, jak tutaj usuniemy to wszystko już na kompostownik, tutaj będziemy znowu ściółkować jakąś materią organiczną, albo swoim kompostem, albo właśnie przekompostowanymi zrębkami z wierzby. Zobaczymy, co mamy. Warzywnik naprawdę jest w strasznym stanie, ale mnie to nie przestrasza specjalnie, powiem wam szczerze, ponieważ ja już nie jeden ogród w swoim życiu rewaloryzowałam. Jestem do tego przyzwyczajona i szczerze mówiąc przynosi mi to taką troszkę przyjemność, sprawia mi przyjemność, ponieważ mogę tak naprawdę w szybkim czasie osiągnąć duży sukces. Dlatego, że to jest oczywiście warzywnik, tutaj się dzieją rzeczy właściwie jednoroczne, więc szybko można osiągnąć coś fantastycznego. No oprócz tego, że oczywiście tutaj nie muszę wam mówić, sami widzicie, ale te płotki już poległy. Podejrzewam, że pan, który nam kosi trawę, po prostu w nie ostatecznie już wjechał. Także teraz to nie jest ważne, teraz odkładamy tą pracę. Najwyżej pozbieramy te suche kawałki wierzby i może je po prostu spalimy, jak będziemy mieli ognisko, kiełbaski, te sprawy. Ale to nie jest najważniejsze, dlatego że właśnie, słuchajcie, najważniejsze jest to, żebyście teraz, wchodząc do takiego ogrodu zrujnowanego, mogli sobie uświadomić, co jest tak naprawdę najważniejsze. Musicie mieć plan pracy. I dla mnie tutaj najważniejsze jest to, co ja mogę teraz jeszcze z tego ogrodu zjeść i co mogę zrobić, żeby jak najdłużej z tego ogrodu było jakiekolwiek jedzenie. Dlatego właśnie najpierw muszę zebrać plony, te, które są do zebrania. Teraz akurat o tej porze roku na pewno w ogrodach też macie, jeżeli uprawiacie swoje warzywniki, na przykład buraczki, piękne kapusty, także to zaraz będę zbierała. O, tutaj są moje buraczki. Także pamiętajcie o zbiorach. Tak, to jest teraz ważne, takie pierwsze, żeby oczyścić też rabaty. Ja zbieram te wszystkie buraczki i po prostu je przerobię, bez znaczenia, czy one są duże, czy małe, wszystkie je przerobię do słoików, ponieważ muszę zrobić miejsce w ogrodzie na następne warzywa. Te buraczki już miały swój czas, niektóre pewnie pójdą na kompostownik. No dobra, to jest troszeczkę mi przeszkadza, odłożę tą piękną kukurydzę. Pięknie pachnie.
Dobra. Najwyraźniej tutaj się ta wierzba ładnie zakorzeniła, ale teraz już nie będę jej potrzebowała. Będę musiała sobie załatwić nowe kawałki wierzby, a ta wierzba pójdzie na ognisko. O, tam jest właśnie z tyłu ognisko, więc daleko nie mam. Tak, te buraczki piękne, również buraczki złote. Ślimaki niestety też lubią buraki. To są jedne z moich ulubionych buraków, słuchajcie. Nazywam się po prostu Golden. Są naprawdę przesmaczne. Ale tutaj wszystko trzeba właśnie oczyścić. Ale to dlatego, że teraz te ślimaki, właśnie tutaj jest ten ślimak, teraz te ślimaki już, te buraki wyrosły do wystarczających już rozmiarów i nie ma sensu, żeby one siedziały dłużej w ziemi, bo właśnie wtedy ślimaki je zjadają. O, tutaj na przykład jest widać, jak ślimak tutaj ugryzł trochę. Tutaj to ślimak ugryzł więcej niż trochę, ale ogólnie to są bardzo piękne buraki i teraz będą gotowane. Co się da, tego to pewnie zjem od razu, jak ugotuję, a resztę po prostu ugotuję i zamknę w słoiczkach na zimę. Bardzo prosta rzecz w wykonaniu, a będą witaminy na długo, długo. Także ważne są zbiory, tak? Zbiory waszych warzyw. Tutaj wrzucimy tą naszą kukurydzę. Zobaczcie, jaką mam piękną, ogromną kapustę. Boże, wiecie co, te narzędzia tutaj tak są, od tego czasu, jak je tu wbiłam, chyba w czerwcu. Naprawdę nikogo nie było w tym ogrodzie. Na szczęście dzięki temu, że te rabaty wzniesione są tak porządnie ściółkowane, to one nie wysychały i jednak tym roślinom udało się rosnąć. Także no co? Co będziemy mieli na obiad? Gołąbki. Także bierzemy też kapustę, bo też nie ma sensu jej zostawiać. O, jest taka ciężka. Też nie ma sensu je na długo zostawiać tutaj, ponieważ ślimaki, jak widzicie, już pięknie ją objadają. Także zostawię liście te zewnętrzne, zaraz zabierzemy do kur. A sama kapusta idzie do domu. O, ja tak się cieszę, wiecie co? Wczoraj byłam w sklepie polskim i były takie piękne gołąbki. I tak sobie myślę, kurczę, chyba sobie kupię te gołąbki. A potem sobie myślę, no przecież ja mam taką ładną kapustę, także będę jadła gołąbki w tym tygodniu. Także dodaję do moich zbiorów. Ale wiecie co, no nie wszystkie, tutaj już sporo tej kapusty było zjedzone. Ta kapusta jest jeszcze mała i tutaj jest, jak widzicie, duże problemy są z gąsienicami. Mnie tutaj nie było, nikt tych gąsienic nie zbierał. Ja teraz wróciłam i bardzo chętnie te gąsienice zbieram. I na dobrą sprawę wydaje mi się, że już wszystkie wyzbierałam, dlatego, bo teraz o tej porze roku te bielinki nie mają takich oblotów. W związku z tym, co mogę teraz zrobić na tej rozwalonej rabacie? Przede wszystkim tak, jeżeli chodzi o te jarmuże, to jest jarmuż toskański, Niro de Toscana. To jest bardzo prosta rzecz. One tutaj będą sobie rosły, słuchajcie, teraz, aż do przyszłego roku. Nie ma żadnego problemu. Będą cały czas wypuszczały tutaj pióropusze nowych liści i my te liście będziemy zbierać i jeść. No, ale jak widzicie, jest sporo brzydkich liści dolnych, które są poobgryzane przez gąsienice i generalnie szpecą tą moją całą rabatę i tak też naprawdę są nikomu niepotrzebne. A wiem, że moje dziewczyny, moje kury bardzo chętnie z nich skorzystają. Także teraz moja praca na tej rabacie polega na tym, żeby przede wszystkim oczyścić z dolnych liści te brzydkie jarmuże, tak? I w ogóle posprzątać tutaj jakieś inne liście pospadały, bo nie zostawiacie takich liści na zagonach, bo one do niczego się nie przydają, tylko powodują, że jakieś inne robaczki albo na przykład ślimaki sobie pod nimi mieszkają. Także teraz moją pracą będzie oczyszczenie tych jarmuży i przez kolejne tydzień lub dwa, cały czas muszę przychodzić i sprawdzać, czy nie ma żadnych gąsienic, tak? W tym momencie widzę, że je na szczęście udało mi się kontrolować, udało mi się te gąsienice się ich pozbyć. Teraz tak, często pytacie mnie, co to w ogóle jest? I powiem wam szczerze, że to nic takiego wielkiego nie jest. Po prostu jak te kapusty były małe, to tutaj na tym całym zagonie była taka agrowłóknina, taka siatka właściwie, mikrosiatka, która miała zabezpieczać te jarmuże właśnie przed gąsienicami, bielinka. Ale oczywiście te jarmuże są teraz już o wiele wyższe, dlatego już to nie będzie potrzebne. A ta agrowłóknina ładnie się po prostu tutaj opierała o tym, tak? Także one, no gdybym położyła agrowłókninę na taki kij, to po prostu ona by się mogła urwać. A przy takich zabezpieczeniach sobie było im tej agrowłókninie łatwiej, nie porwała się i ja teraz mogę ją używać przez wiele lat. Także trzeba dbać o swoją agrowłókninę, dlatego że to jest rzecz po pierwsze nie tania, a po drugie, wiecie, no jednak produkcja agrowłókniny, transport, to wszystko jest jakiś taki nieekologiczna rzecz, prawda? No wiecie,
Nie oszukujmy się, nie można tak rzeczy na jeden raz kupować. Także dbajcie o wszystkie swoje sprzęty ogrodowe, żeby nie wyrzucać ich. Ok, także ja tutaj mam do roboty sprzątanie tej rabaty, usuwanie tych palików z tymi doniczkami, bo do niczego nie są potrzebne. I zobaczcie, tutaj rosła kalendula officinalis, czyli nagietek lekarski, ale on też już właściwie ma najlepsze czasy za sobą, dlatego ja go po prostu przytnę, nie będę go wyrywała, nie ma sensu się z tym siłować, przytnę go nad samą ziemią. I od razu też rabata zrobi się, że tak powiem, ładniejsza, tak? No bo to fajnie jednak, jak wizualnie też na tych rabatach jakoś tak jest porządnie. Także z tym jarmużem, tak jak mówię, tylko będę obrywała te dolne liście, a górne liście wcinała i opiekowała się tymi niedobrymi gąsienicami, które tutaj są, i będę musiała je usuwać. Powiem Wam szczerze, że może robię głupią rzecz, ale nie potrafię inaczej. Te wszystkie gąsienice, które były tutaj, a już były takie duże, że wydawało mi się, że zaraz będą z nich motyle. Te wszystkie gąsienice rzucałam na tą rabatę, a tutaj mam nasturcję. Oczywiście gąsienice bielinka kochają nasturcję, więc mam nadzieję, że te gąsienice już się przepotwarzyły w motyle, już sobie poleciały. Amen, nie ma problemu, że tak strasznie z nimi nie postępowałam. Ale w innej części ogrodu mam nie nasturcję koło kapustnych, tylko strumień. I tam te gąsienice niestety musiały popłynąć w tym strumieniu. No ale takie życie gąsienicy. Słuchajcie, z tyłu, jak widzicie, jest jeszcze jeden jarmuż. Chodźcie do tego jarmuża, powiem Wam, co zrobię z nim. Troszeczkę będzie inne traktowanie niż tutaj w stosunku do tego jarmuża toskańskiego, któremu wystarczy tylko troszeczkę tutaj poobrywać liści. Chodźcie. Zobaczcie, to jest jarmuż rosyjski. No teraz jeszcze tutaj na niektórych egzemplarzach jeszcze jest troszeczkę takich fajnych, młodych listków i ten jarmuż rosyjski, ja zawsze Wam pokazuję, on jest na tyle delikatny, że można go wcinać prosto z krzaczka. Ma delikatne, takie mięciutkie liście w porównaniu do innych jarmuży, ale ten jarmuż rosyjski ma jeszcze coś do siebie fajnego, że teraz jak ja go przytnę, prawie że nad samą ziemią, gdzieś tutaj, no to też wypuszczę nawet nowe. Zobaczcie. O, zrobię mu taki haircut, czyli go tak mocno obetnę. Ja to zaraz dam kurom, chociaż moglibyśmy to na obiad dzisiaj zjeść, ale dam to kurom, bo one po prostu uwielbiają takie świeże listki. Także ja te jarmuże po prostu przycinam i to dosyć mocno, zobaczcie, jak mało tego jarmużu zostawiam. I uwierzcie mi, że one teraz jesienią i zimą będą troszkę kapryśne. One teraz będą na mnie obrażone, one teraz nie będą chciały za bardzo rosnąć, ale potem na wiosnę wybuchną ogromną, i tutaj też mam kapustę ładną, wybuchną ogromną ilością liści i będą nam dawały liście prawdopodobnie od marca do końca maja. Pod koniec maja zaczną kwitnąć i wtedy już się ich pozbędziemy. Ale właśnie to mają do siebie jarmuże rosyjskie, że można z nich naprawdę bardzo dużo, że tak powiem, wyciągnąć, jeżeli chodzi o plon. Tak? Także już w tym roku mieliśmy jeden plon i możemy jeszcze wyciągnąć z nich drugi plon, bo ogólnie tak naprawdę to jarmuże to są rośliny wieloletnie. Tylko że różne jarmuże troszkę się różnie zachowują. Także zbieramy plony, przycinamy jarmuże, zbieramy to, bo to jest nikomu niepotrzebne. Teraz już raczej nie będzie bielinków, nie będzie takiego problemu. Zaraz to sobie dokończę. Z tyłu, jak widzicie, słuchajcie, jest żywopłot z grabu. Wiem, że to nie teraz akurat nie na temat, ale jak już tu jestem, to go Wam przedstawię. Ten żywopłot z grabu będzie dosłownie jutro przycinany. Dlatego, że teraz jest bardzo dobry czas na przycinanie żywopłotów z grabu. Tak? Ja go teraz, on był sadzony dwa lata temu i to były takie witki malutkie. On był sadzony dwa lata temu tutaj i to jest tylko i wyłącznie, słuchajcie, znowu ten zrębek wierzbowy. I ja podejrzewam, że go przytniemy gdzieś tak przynajmniej do połowy. Tak? Zobaczcie, jakie ma piękne przyrosty jednoroczne. Ogromnie duże przyrosty, ale my ich nie potrzebujemy. My przytniemy go tutaj i to można powiedzieć, że akurat w tym przypadku będzie około 1/3 wysokości. I on dzięki temu się zagęści i będzie tak naprawdę w przyszłym roku to będzie już ładnym żywopłotem i będzie nie tylko zasłaniał ten bałagan z tyłu, bo ten bałagan jest piękny, to jest natura. Ten bałagan nie przeszkadza, ale będzie zasłaniał nas od wiatrów. I taki jest plan, jeżeli chodzi właśnie o ten żywopłot. A tu, zobaczcie, jest pan kalafior. I to jest kalafior romanesku, tak? Romanesco. To jest ten kalafior, który ma takie zielone
No, można powiedzieć, że to nie są jeszcze kwiaty, tak? Dlatego bo kalafior musimy zebrać zanim rozkwitnie. Także czekam, zobaczę, co się z nim stanie, ale na dobrą sprawę jeszcze go nigdy w życiu nie uprawiałam wcześniej. Te, które kupujemy w sklepach, są takie trochę bardziej ogarnięte, a ten jest taki bardziej dziki, naturalny, ale podejrzewam, że już w tym tygodniu będziemy mogli ten kalafior zebrać i zjeść na obiad. Oczywiście kalafior, zawsze Wam powtarzam, to są ogromne rośliny, dlatego tak na dobrą sprawę tutaj pewnie w jednym rzędzie takie trzy kalafiory nam by się nie zmieściło więcej. No i jak przytnę ten kalafior i zabiorę górę, to na razie chyba jeszcze zostawię ten dół i zobaczę, może coś jeszcze, jakieś malutkie kalafiorki z niego wyrosną po bokach. Także tutaj są różne, przeróżne właśnie kapusty. Tutaj też jest ten kalafior romanesku, ale on na razie tutaj mnie niczym nie cieszy. Tutaj były normalne kalafiory, one są o wiele mniejsze. Te kalafiory mamy już za sobą, mamy już zjedzone. Także teraz oczyszczamy kapustę, zjadamy kalafiory, zjadamy kapusty, zbieramy, ale jarmurze, słuchajcie, zostawiamy. Tak? Albo oczyszczamy na dole i zostawiamy, albo przycinamy w ten sposób, jak teraz przycięłam ten jarmuż rosyjski. No i jest jeszcze jedna roślina kapustna, którą oczywiście teraz nie ruszamy. Nic ją nie robimy, to są brukselki, ponieważ brukselki będą dopiero plonowały. To są właśnie brukselki, jeszcze widać, że są małe. Tutaj zaczynają już mieć malutkie brukseleczki. O, widzicie, tutaj zaczynają już brukseleczki malutkie. Piękne. Także tu jedna co rzecz, to będę obrywała te dolne liście, dlatego że roślina ich nie potrzebuje. A oczywiście moje kury bardzo lubią te dolne liście. Będą miały wyżerkę. No i będę starała się cały czas kontrolować gąsienice, bo jak widzicie, tutaj też te gąsienice troszkę sobie pojadły, ale na szczęście nie za bardzo. Także to wszystko, jeżeli chodzi o rośliny kapustne. Chyba zgubiłam sekator. O, tu jest. Wiedziałam, że go gdzieś zgubiłam. No i co? No, tak jak mówiłam, zjadać to, co macie. My tutaj zjadamy te tutaj mamy sporo jeszcze sałaty, tutaj mamy jeszcze bazylię. Ogórki już przeszły swoją, już są, już z nich nic nie robimy, więc trzeba będzie to rozwalić. Jeszcze fasolka szparagowa pięknie plonuje tu i z tej strony. Także tutaj oczyszczamy znowu buraki, które będzie trzeba zebrać. I słuchajcie, tutaj zostawiamy, dlatego, bo tutaj te kwiaty na sturcji są bardzo, bardzo miododajne. Zobaczcie, jak tutaj z nich korzystają pszczoły i trzmiele, także to wszystko zostaje. Tego, jak ziemia dobrze ma, jak coś na niej rośnie, także tu nie ma żadnego problemu. Ale chciałabym zrobić troszeczkę miejsca dla roślin, które będę wysadzała do ogrodu za miesiąc, za półtora, bo to będą rośliny, które zaraz Wam pokażę w szklarni, które wysiewam i one będą wysadzane pod osłonami. Ale tutaj to chyba całe towarzystwo zostawimy, bo to nie ma co się spieszyć, tak jak mówię, ale tu będą duże zmiany. To też wywalę, bo z tego ogórka już nic nie będzie. O, tutaj jest ten nieszczęsny jarmuż. Pokazywałam Wam ten jarmuż w jednym z moich vlogów z Polski. To jest ten jarmuż, który prawie że nie ma liści. On tutaj już zaczął wytwarzać nasiona, ale nie będę tych nasion zbierała, ponieważ nie chcę tego jarmużu u siebie uprawiać, ponieważ uważam, że to jest taki jarmuż do niczego. Także jarmuż ten będzie przycięty nad samą ziemią. Nie będę wykopywała, bo to jest ogród non-dig. Tutaj już jest, już tutaj rośnie drugi rok dzika rukola, więc tą dziką rukolę przytnę do samej ziemi, tak, żeby ona wypuściła nowe pędy. Nawet nie wiem, gdzie ona tutaj, skąd ona w ogóle wyrasta. Ale tą dziką rukolę przytnę do... O, zobaczcie, tu fajnie widać, jak się ją przytnie, jak ona odbija. O, tutaj są już nowe pędy, tak? Także tą dziką rukolę... Zobaczcie, bo czasami w sklepach, jak kupujecie, to jest dzika rukola albo normalna taka rukola, wiecie, która jest taka delikatna i ją raczej mrozy i chłody zabiją. A ta rukola tutaj już rośnie sobie drugi sezon, tak? Także już zimę przeżyła i wystarczy, że się ją przytnie do ziemi. O, jak pięknie, zobaczcie, tutaj ona będzie odbijała. Także tą całą rukolę przytniemy do ziemi i teraz na jesień będziemy mieli witaminy. Nie ma żadnej mszycy? Chyba nie ma. Słuchajcie, niesamowity ma smak. Nigdy ta rukola, którą kupicie w sklepie, nie będzie miała takiego smaku. Także uwierzcie mi, warto mieć chociaż kilka roślinek. No i sałata. To jest sałata Red Salad Bowl, która już dawno zakwitła. To jest inna sałata, która też zakwitła. Bardzo, bardzo lubię tą sałatę. Catalana Rosa chyba się nazywa. Mówiłam Wam też o nich. Dlatego Red Salad Bowl mam pełno nasion, a tą nie mam.
to się nazywa Catalonia Rossa, to kiedyś Wam pokazywałam. Więc ja tą Catalonię Rossę teraz ładnie podwiążę do paliczków i niech sobie ta Catalonia Rossa teraz zakwitnie i potem wytworzy mi nasionka i będę miała nasiona Catalonii Rossy na następny rok. Ale niestety już samej sałaty tutaj nie zjem, ponieważ one, te liście robią się naprawdę gorzkie, jak zaczynają produkować kwiaty, to są bardzo, bardzo gorzkie. Pamiętajcie też, że nie ma co się spieszyć, dlatego że jak te wszystkie rośliny kwitną, to one są bardzo, 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 bardzo miododajne dla różnych, przeróżnych owadów. Także widzicie, generalnie dużo, dużo pracy i musicie sobie powiedzieć, czy chcecie zostawić jakieś rośliny, z których zbierzecie nasiona? Jak nie, to przytnijcie do ziemi i możecie już ściółkować. Już spokojnie możecie ściółkować wasze zagony kompostem oczywiście, albo jakąś przekompostowaną materią. Tutaj, pomimo tego, że było ściółkowane do samej góry, to zobaczcie, jak ta ziemia opadła. Także mam tutaj właściwie, ile mam miejsca? Z 2 cm, żeby dorzucić nowej ściółki, tak? Także tutaj to wszystko wyściółkuję i później wrzucę. Jak tutaj wrzucę nową ściółkę, jak ją ładnie wyrównam i zagęszczę nogami i znowu ją wyrównam, to posadzę moje sałaty. Chodźcie, pokażę Wam te sałaty, bo one są już wysiane w szklarni i czekają. Czekają, no jeszcze trochę poczekałam, ponieważ jeszcze są malutkie. One były wysiewane równo tydzień temu. To są różne kapustne rośliny tutaj. Tu są dwa różne gatunki kapusty, takie, którą się właśnie teraz wysiewa. Tutaj jest kalafior. Tutaj jest raz, dwa, trzy różne rodzaje sałaty, tak? Także te sałaty, mam nadzieję, że te rośliny wszystkie będą może za tydzień, może za 10 dni gotowe do przepikowania, do multiplatów takich. Takich do takich multiplatów i później z tego w październiku pójdą właśnie na zagony na zewnątrz, na te przygotowane zagony, które Wam przed chwilą pokazywałam. Ja je przykryję, wezmę znowu nowe, wytnę wierzby, gałązki wierzby i znowu zrobię takie łuki i przykryję je agrowłókniną, bo nawet jak jest ładna jesień, to zawsze taka biała agrowłóknina pomoże im lepiej rosnąć, tak? Także te sałaty będę jeszcze jadła oczywiście w tym roku spokojnie na jesień. Można też je posadzić po pomidorach w szklarni na przykład, bo to też jest ten sam efekt. A kapusty będą na wczesną wiosnę. Kalafior też. To jest taki kalafior, który nazywa się all year round, czyli można go przez cały rok niby wysiewać. Słuchajcie, ja w zeszłym podcaście, nie podcaście, podcaście też, w podcaście również, w pierwszym podcaście z miesiąca września, ale również w zeszłym vlogu pokazywałam Wam dokładnie, co będę wysiewała jeszcze w tym miesiącu, więc jeżeli myślicie o wysiewach, to możecie z tego skorzystać, obejrzyjcie ostatni odcinek. Później to są wysiewy wrześniowe. Wrześniowe i będą jeszcze wysiewy na początku października. I to, co będę wysiewała na początku października, to będą podobne rośliny, bo to będzie też szpinak. O, jeszcze mam wysiany szpinak i tutaj jest jeszcze szpinak i koperek. Koperek zaczyna wychodzić. Zobaczcie, czy to widzicie. Koperek zaczyna wychodzić. Jeszcze jest takiego mało, ale już zaczyna wychodzić. To jest kopereczek. Także to jest ten koperek i jeszcze jest szpinak wysiany. Także to wszystko pójdzie, tak jak mówię, na zewnątrz. Ale będę robiła identyczne wysiewy, które potem będę sadziła w listopadzie tutaj. I w zeszłym roku pokazywałam Wam dokładnie, jak były wysiewy w październiku, potem jak one były wysadzane tutaj w listopadzie. A dlatego, że dopiero wtedy tak naprawdę tutaj będę miała miejsce. Mam tutaj pełno papryk, które bardzo długo dochodzą do siebie. To są papryki ostre, papryki słodkie, bardzo, bardzo pięknie plonują. Mam również jeszcze super bakłażany. I to są rośliny, które niestety potrzebują długiego okresu wzrostu, więc modlę się za dobrą pogodę, jeszcze za słońce, chociaż na północy Anglii to rzadko jest, żeby było tak słońce długo. I dzięki temu one tutaj sobie będą do końca października. Wtedy pójdą na kompostownik. Tutaj dorzucę kompostu. Znowu, tak jak mówię, zagęszczę, wygrabię i tutaj posadzę następne wysiewy sałat, szpinaku, koperku. I one tutaj mam nadzieję, że będą rosły, jeżeli nie tej zimy, to chociażby będę mogła je zbierać wiosną, tak? A na razie tutaj też jest bazylia. Bazylia w szklarni jest o wiele smaczniejsza niż ta bazylia z zewnątrz, ponieważ ta bazylia z zewnątrz ma taką twardą skórkę, że tak powiem, to już Wam o tym mówiłam wcześniej. No i do mojej szklarni zaczynają przychodzić już pelargonie, które były na dworzu. Ponieważ wiecie co, lato w Anglii nie było takie znowu gorące jak w Polsce, dlatego one nie wyglądały za dobrze. Teraz wstawiłam wiele z nich do szklarni.
i zaczynają do siebie dochodzić. Tą jeszcze trzeba oczywiście ogłowić, bo to jest główna rzecz, że te wszystkie martwe pędy trzeba wyrzucać. No i później one pójdą oczywiście do domu, ale one do domu pójdą dopiero w grudniu, także tym się nie martwimy. Mam miejsce w szklarni, więc sobie są. Tutaj są rośliny dwuletnie, które wysiewaliśmy razem na początku lata. To jest mak syberyjski, a to jest piękna odmiana malwy. Odmiana, która nazywa się Halo Blush. Halo Blush. Także taka odmiana malwy otwartej, nie pełnej, tylko takiej otwartej. Pierwszy raz ją uprawiam, jak widzicie, pięknie rośnie, trzeba ją będzie wysadzić, ale dopiero jak będę miała miejsce na rabatach, a jak widzicie, na tych moich rabatach na razie to jest niezły busz. Te wszystkie kwiaty pięknie nam powyrastały, ale są teraz właściwie do zbiorów, do zbiorów do wazonu, ale tak szkoda mi ich zbierać, bo tutaj jest tyle pszczół. O, pomiędzy tymi kwiatami rośnie jeszcze kilka innych roślin, na przykład właśnie tutaj są dynie, które jeszcze potrzebują chwileczkę, żeby dojść do siebie, to jest Red Curry. Bardzo fajne dynki, bardzo ładnie też będą wyglądały, jak tutaj już z nich liście, że tak powiem, zejdą. No a ten nasz łuk, zobaczcie, nie dość, że on tutaj pękł w jednym miejscu, ale to nic, bo go po prostu naprawimy. To oczywiście te groszki już się skończyły, ale powiem Wam szczerze, że jak przyjechałam te 10 dni temu, to jeszcze zebrałam tutaj bukiet groszków, więc bardzo długo one kwitły, no i są ogromne. Teraz stwierdziłam, że już nie będę ich zdejmowała z tego łuku, tylko zostawię je, bo chciałabym zebrać nasiona. Słuchajcie, z groszku pachnącego bardzo łatwo jest zebrać nasiona i warto, ponieważ one są potem bardzo, bardzo wartościowe. Zobaczcie, tutaj te nasiona już są gotowe, o, tadam! Zobaczcie, jakie piękne nasionka groszku. Tak? O. Także warto zbierać swoje własne nasiona groszku pachnącego i skoro on tu już jest i tak mi szpeci ten ogród, to on już chwileczkę zostanie, bo mam inne ważniejsze rzeczy do roboty. W Anglii się mówi, że przed każdym domem powinna być róża. No i my nie możemy być gorsi. Również mamy posadzone tutaj dwie róże Noisette, które już rosną ponad rok i pięknie się rozrastają i potrzebują łuku. Dlatego właśnie kilka tygodni temu kupiliśmy ten piękny metalowy łuk, taki całkiem surowy, niczym nie malowany, żeby wyglądał naturalnie. I ten łuk właśnie do nas przyjechał wreszcie. Dostawa była w sobotę i teraz nadszedł czas, żeby go zainstalować i przywiązać do niego tą piękną różę. Słuchajcie, to jest róża Noisette, ale Blush Noisette, ponieważ dużo jest różnych odmian róż Noisette. Ta ma piękne, takie delikatne, pudrowe, różowe kwiaty, ale ma to do siebie, że to jest taka róża, która właściwie jest ani, znaczy, no jest trochę pnączem, ale też jest w bardzo dużej mierze takim dużym krzewem, takim krzaczasta róża. Dlatego tutaj nie będziemy się kierowali taką typową zasadą, że przywiązujemy tylko kilka pędów do tej podpory, tylko po prostu przywiązujemy tutaj na niej wszystko. Poza tym pamiętajcie, że teraz jest koniec lata i jeszcze nie jest dobry czas w ogóle na przywiązywanie, przycinanie róż, dlatego tak jak leci, wszystko jest przywiązywane do tej podpory i tak właściwie można robić tutaj wskazane, porządne cięcie będzie się dopiero odbywało wczesną wiosną, ale i tak zauważcie, że Dawid wszystkie te pędy stara się przywiązać jak najbardziej horyzontalnie, poziomo, bo z tych będzie później najwięcej kwiatów, a kwiatów, uwierzcie mi, jeszcze będzie na niej bardzo dużo, bo ona cały czas do późnej jesieni kwitnie.
Słuchajcie, warzywa mogę posprzątać, tak powiem, warzywnik mogę posprzątać, ale i tam już przygotować się do następnych nasadzeń, tak jak opowiadamy Wam w naszych podcastach, jak pokazywałam we wszystkich vlogach, jakie dotychczas nakręciłam te moje warzywka w warzywniku i w Polsce również i tutaj w tym ogrodzie w Toadpool w Anglii. Ale tutaj teraz za mną jest moja część ogrodu, którą poświęciłam na kwiaty po to, żeby mieć je do wazonów. I tak naprawdę nie miałam czasu ich za bardzo zrywać, bo mnie to po prostu nie było. Dlatego tutaj tak naprawdę już nie mogę nic zrobić, oprócz tego, że po prostu regularnie, jeszcze przez mam nadzieję miesiąc, przynajmniej do końca października, mogę jeszcze regularnie zbierać kwiaty do wazonu i to będzie sprawiało mi ogromną przyjemność. Dzisiaj zbiorę trochę kwiatów, które zawiozę w prezencie mojej teściowej. Tradycyjnie, tak jak u nas wzgorzałem, Wam pokazywałam też, tutaj jest proso rózgowate, które jest bardzo ładne w wazonach, w bukietach. Ono świetnie pasuje do wszystkich aranżacji, także proso koniecznie będzie mi potrzebne. I to proso rózgowate się samo rozsiewa, tak na dobrą sprawę, teraz po ogrodzie, dlatego nawet ich tego nie siałam. Słuchajcie, tutaj są, jak widzicie, pomiędzy kwiatami wysiały mi się pasternaki. Te pasternaki sobie zostały i będę zbierała je dopiero jesienią, bo pasternaki zbiera się jesienią. Ale tutaj był piękny kosmos, taki żółty. I on niestety, ale już przekwitł, nikt go nie przycinał, w związku z tym te nasiona też do niczego nie są już, już raczej się nie nadają, ponieważ one są zgniłe. Więc ja ten kosmos po prostu przytnę tutaj u nasady i wrzucę to na kompostownik. A tym samym troszeczkę tutaj posprzątałam na rabacie. I to tak naprawdę będą Wasze prace na rabacie teraz. Zbieranie kwiatów i usuwanie martwych kwiatów, które już wykwitły się całkowicie. No i korzystanie z tych ostatnich kilku miesięcy, właściwie tygodni. No, piękne są te rudbeckie. To jest rudbeckia, nazywa się Indian Summer. To jest rudbeckia jednoroczna, ale jest naprawdę godna polecenia. O, świetnie kwitnie i oczywiście im bardziej bym zbierała je, zrywała, tym ona by miała więcej kwiatów. Cały czas wysyła nowe kwiatostany. Przepiękne, prawda? To było wysiewane na początku kwietnia do multiplatów. No oczywiście cynie, tak? Cynie to podstawa świata. Tu jest piękna cynia czerwona. To zbiorę ją do bukietu. Tutaj też jest taka ładna, długa, bo dzisiaj chciałabym mieć taki większy bukiet. O tak, no znowu tutaj te cuda. Nie mogę się powstrzymać, wezmę chyba jeszcze zatnę. O. No tych słoneczników nie będę ruszała, ponieważ zostawię je dla ptaków, ale mam takie żółte rudbeckie, więc jakoś to jest okej. Okay. Ale chciałabym Wam pokazać jeszcze jedną roślinę tutaj. To jest monarda. Przepiękna. Zobaczcie, jaka ona jest cudowna. Też jest bardzo, bardzo fajna dla pszczół. Tutaj było dużo pszczół wcześniej, niż zanim zaczęliśmy tutaj dzisiaj kręcić. Ale zbiorę troszkę też tej monardy do tego wazonu. Przecudowna jest. O, jeszcze troszeczkę. Wiecie, tutaj specjalnie ten ogród jest, ta część ogrodu jest dla tych roślin, które są cięte, więc troszeczkę mi tak nie szkoda ich ciąć. Zresztą tam te dalie też, jak się tak cały czas je zrywa, to ich jest pełno. Tutaj jeszcze jest trochę więcej cyni. A z tyłu mam jeszcze proso rózgowate, więc będę musiała tam się wbić do tyłu. Ach, tutaj jest piękna odmiana cyni, to mam Wam, chcę ją pokazać tutaj. Przekwitnięta, to ją wyrzucę. Zobaczcie, jaka cudowna, naprawdę ładna. Też zaraz zbiorę sobie. O, zobaczcie, jaka jest cudowna. Lime Red, to chyba się nazywa Lime Red. Tutaj pod spodem zawsze macie nazwy tych odmian. No i zaraz idę do tego mojego prosa. O, to się przyda. Jeszcze troszeczkę zetnę tutaj tego. Będę miała naprawdę piękny, taki wesoły, wczesnojesienny bukiet. No dobrze, słuchajcie. To chyba zbliża się końca, ten nasz dzisiejszy vlog. Zobaczcie, te cynie takie nawet są ładne, jak mają tylko nasiona. Zostawię takie coś, taką główkę. Ułożę po prostu taki zwykły w ręku bukiet. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że Wasze ogrody wyglądają troszkę lepiej niż mój, tutaj ten w Toadpool, żeby były trochę bardziej, że dbaliście o nie bardziej niż tutaj ja dbałam o mój, ja tu o niego w ogóle nie dbałam, bo mnie tu w ogóle nie było.
Był tutaj taki znajomy, był Dawid oczywiście, no ale Dawid zajmował się innymi rzeczami, takimi jak na przykład kury. Te kury są bardzo ważne, kur nie można zostawić samych, no i oczywiście koty. Koty jakieś są obrażone chyba dzisiaj, nie widzę ich, ale gdzieś tutaj Oskar przed chwileczką był. Także życzę Wam, żeby ta pogoda w Polsce trochę się poprawiła, bo wiem, że ostatnio było bardzo, bardzo zimno. Zgorzałem, było chyba z 11 czy 12 stopni, ale i tak było sporo gości odwiedzających. Zapraszam Was, kochani, bardzo serdecznie na warsztaty, które odbywają się w Zgorzałem. W październiku będą warsztaty poświęcone roślinom cebulowym. Będziemy robić lasagne i będziemy też sadzić cebulę w ogrodzie. No i zapraszam Was również na warsztaty batiku, które odbywają się w naszym ogrodzie w sobotę najbliższą. Piękne warsztaty. Janka Konkol robi naprawdę cudowne rzeczy. No i ogród jest otwarty jeszcze do końca października we wszystkie niedziele. Również otwarta jest nasza szkółka, w której teraz jest pełno bylin. Otwarty jest też sklepik, w którym jest dużo, dużo fajnych rzeczy. No i mam nadzieję, że podoba Wam się mój bukiet. I zapraszam do oglądania vlogów. I zapraszam również do oglądania powtórek mojego programu Grunt to Ogród, który możecie oglądać na Domo Plus i Kanał Plus Familia, chyba tak się nazywa. Ogólnie teraz są powtórki już wszystkich 20 odcinków, więc na pewno dla kogoś tam jest, dla kogoś coś ciekawego się znajdzie. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Życzę Wam super tygodnia. Pa, pa.